Moi drodzy, już jestem do Państwa dyspozycji. 708-588-444 to numer, który prowadzi Ciebie do studia. Także jeżeli masz pytanie, jeżeli potrzebujesz energii, jeżeli chcesz, żebym zajrzał w Twoją przyszłość, to bardzo serdecznie zapraszam. Jestem do Twojej dyspozycji pod tym właśnie numerem. Jeżeli masz ochotę zadzwonić z zagranicy, to też jest numer bardzo prosty, czyli +48 22 463 42 78. To numer z zagranicy, także możecie wybrać Państwo, dodzwonicie się do naszej realizacji, oni tutaj opowiedzą Państwu, powiedzą dokładnie, co wykonać, jak zadziałać, jak podziałać, żeby skorzystać oczywiście z karty płatniczej i możecie Państwo spokojnie, śmiało do nas się dodzwonić. Także gorąco serdecznie zapraszam. 708-588-444. Moi drodzy, okazjami w naszym życiu często bywają sytuacje, które w jakimśkolwiek stopniu my sami do tego doprowadzamy. Okazją może być to, że jeżeli pomyślimy sobie o jakiejś sprawie, która dla nas jest najbardziej ważna, najbardziej istotna, wtedy nasze myśli i to, co się dzieje z nimi, gdzie są wysyłane w kompletnym spokoju, one powodują to, że zdarzają się takie okazje po prostu w naszej przestrzeni. Wtedy idziemy za tym i jakby, tak jak w Hunie jest, energia podąża za uwagą. Dokładnie tak, że w momencie, kiedy jesteśmy nad czymś skupieni, ta energia płynie. Ta okazja po prostu się wydarza. Ta okazja się zdarza po prostu i wtedy należy z niej korzystać. Ale mamy telewizję. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Rolandzie, witam serdecznie. Chciałam prosić również o w związku z uszami, z moimi szumami. Bo rozumiem. Pan pomógł pani wcześniej. Również proszę o jakąś energię. O szumy, rozumiem, żeby zlikwidować szumy. Dobrze, poproszę o pani imię. Wanda. Jeszcze raz poproszę. Wanda. A, pani Wanda, okej, dobrze, pani Wanda. A ma pani jeszcze do mnie jakieś pytania, pani Wandeczko? No, w ogóle proszę o zdrowie moje. Jestem zdrowa, ale chyba tak mi się wydaje. Znaczy, jest pani bardzo zdrową osobą, ale pokazuje mi się gardło i pokazuje mi się troszkę układ krążenia, pani Wando, u pani. Aha. A ciśnienie? Ciśnienie jest ok, dlatego że tutaj widzę, że właśnie z tym układem krążenia, jakby zawężone troszeczkę mogą być żyły na szyi, tak, w ten sposób, te aorty i może być lekkie przewężenie, stąd też może powstawać ten szum, pani Wando. Mhm. Ale tutaj nie jest to jakby rzecz taka bardzo poważna, natomiast dobrze byłoby zwrócić uwagę na to krążenie, tak, żeby podejść do lekarza. Dobrze. Pani Wandeczko, bardzo... Wystarczy mi jedno takie połączenie z panem, czy więcej? Myślę, że powinno wystarczyć w zupełności. Aha, bo ja już kilka lat właśnie na to cierpię i właśnie tak pani powiedziała, lekarze mówią, że nie ma na to żadnego ratunku, trzeba z tym żyć. Pani Wando, spróbujemy, zobaczymy. Ja widzę, że będzie poprawa, także jak będzie pani miała jakieś odczucia, to proszę dać mi znać, dobrze? Tak, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Wando, przekaz do pani poszedł. Jak samopoczucie? Dziękuję bardzo, dobre. Dziękuję ślicznie. Czy coś się zmieniło? Zmieniło się. Tak czułam ciepło w rękach właśnie i tak po całym ciele, gdyby mi szło to ciepło. Super, bardzo empatyczną pani jest osobą i dlatego szybciutko pani dostarczana jest ta energia. Fajnie, bardzo się cieszę. Do widzenia, panie Rolandzie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, ja również życzę pani miłego dnia, pani Wandeczko. Moja kula zmieniła położenie, czy zmieniła energię za moimi plecami położenie, ale to jest mniejsza o większość. W każdym bądź razie jest. Jesteśmy tutaj, jestem tutaj dla Państwa. Moi drodzy, mamy jeszcze 48 minut spotkania.
Jeżeli ktoś z Państwa ma potrzebę właśnie takiego wsparcia, żeby zadziałało się coś w Twojej własnej przestrzeni, żeby coś się zmieniło. Energia podąża za uwagą, moi drodzy. Tam, gdzie się skupimy, tam po prostu płynie energia. Ona może być bardzo niewidzialna. Możecie w ogóle jej na początku sam nie odczuć, ale tak samo jak przy tych okazjach, jeżeli my sami nadarzamy tą okazję, my sami sobie dajemy tą możliwość, żeby ta okazja się pojawiła, ona się po prostu pojawi. Naszym sposobem myślenia, naszym sposobem działania, naszymi chociażby dobrymi uczynkami, ona będzie wchodziła w nasze życie. Także warto jest z tego korzystać. Kiedy Wasze myśli, Twoje myśli właśnie w tej chwili, zastanawiasz się właśnie nad tym, być może zastanawiasz się teraz nad tym, co mogłabyś dalej robić, albo co mógłbyś dalej robić w swoim życiu, jak byś mógł zmienić swoje życie. Te myśli są takie rozpierzchnięte, bo to jest takie nie wiadomo co, to jest takie gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, jak to śpiewał Wodecki w Pszczółce Mai. Natomiast w momencie, kiedy Ty dajesz sobie szansę na to, żeby już sprecyzować swój plan działania, wtedy dajesz możliwość tak samo, żeby te okazje się przydarzały. Za każdym razem, tak jak już wspomniałem wcześniej, przy zmianach pracy, jeżeli robisz sobie pustkę, czyli coś, co wybierasz z tego kubka przysłowiowego, to możesz też tam nałożyć coś zupełnie nowego. Dlatego zawsze jest warto opróżniać pewne rzeczy, po to, żeby można było coś w nie od nowa włożyć. Im więcej będziesz miał takiego nastawienia, które będzie Tobie powodowało to, że staniesz się osobą otwartą, że staniesz się osobą działającą pod wpływem emocji, ale takich pozytywnych emocji, tym więcej będzie okazji do Ciebie przypływało. W Twoim życiu być może były okazje, których teraz żałujesz, być może zdarzyły się takie okazje albo zdarzają się takie okazje, których się boisz. Jeżeli takie coś się dzieje, pozwól sobie na to, żeby chociaż raz spróbować. Zmienić to, co do tej pory wydawało Ci się bardzo, bardzo trudne. Jeżeli uda Ci się to zmienić, a wiem, że Ci się uda, bo jesteś osobą, która potrafi to zrobić, będziesz mógł naprawdę odmienić swój stan emocjonalny, będziesz mógł odmienić swój spokój wewnętrzny, będziesz mógł dać sobie przede wszystkim w swoim wewnętrznym spokoju dać sobie szansę, żeby Twoja rzeczywistość, przyszłość wyglądała zupełnie inaczej. Żebyś Ty sam siebie właśnie w tym odnajdował. Ja wiem, powiecie mi dzisiaj tak, mówi Pan cały czas o tym samym, na okrągło, przeplata się to w tym, w tamtym, o wamtym, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że czasami niektóre słowa docierają za pierwszym razem, inne za drugim, być może za trzecim, a czasami nie docierają wcale. To jest kwestia tylko i wyłącznie dla Państwa zrozumienia, żebyście Wy jakby do pewnych rzeczy się odnieśli w swojej własnej przestrzeni. Chcę zrobić tak, to znaczy bardzo lubię robić, może w ten sposób to określę, bardzo lubię robić tak, żebyście wyczuli się szczęśliwi. Jeżeli Wy jesteście szczęśliwi, dla mnie jest to największe szczęście, dlatego że zmienia się Wasze życie. Po prostu ja widzę to, że jest działanie przede wszystkim dla Was, że Wy sami potraficie sobie z wieloma rzeczami poradzić. Pamiętajcie, nie jesteśmy wyroczniami. Nie dajemy po prostu Wam recepty gotowej, że pójść tylko eliksir dostać taki na poprawę tego czy tego i żeby to się zadziało, bo to jest od Waszych działań bardzo dużo zależne. Okazje też pojawiają się od Waszych działań. To też jest metoda dla Was najlepsza, żebyście chociaż raz spróbowali cokolwiek w takim tego typu słowa znaczeniu zrobić. Żebyście umieli otwierać się na nadchodzące, na przychodzące dobro, które będzie Was oceniało. Nie oceniało, bo to nie o to chodzi, ale będzie Was okalało, tak? Czy będzie tutaj bardzo mocno przy Was. Bądźcie osobami, czego wszystkim naprawdę bardzo, bardzo gorąco życzę. Bądźcie osobami, które chcą myśleć w sposób dla siebie jak najbardziej otwarty i przejrzysty. Pamiętajcie o tym, że w naszym życiu najważniejsza jest jasność umysłu. Kiedy ona jest, to życie nasze zaczyna mieć zupełnie inne kolory, inne barwy. Zaczynamy po prostu patrzeć na swoje życie w sposób bardziej dla nas odpowiedni i dążący do jeszcze większego wzrostu, naszego wewnętrznego chociażby, naszych emocji, dobrego samopoczucia, czy też rozwoju wewnętrznego, duchowego rozwoju wewnętrznego. Tak jak już wspomniałem wcześniej, na szczyt można wejść, oczywiście, może to być 8488 metrów nad poziom ziemi, ale do tego szczytu, jeżeli dojdziemy, no już więcej nie możemy czegoś przeskoczyć. To już jest ostatni. Jest tych szczytów naprawdę bardzo, bardzo wiele. Jeżeli osiągniemy jedno, będziemy umieli wtedy też poradzić sobie w innej dziedzinie.
Jeżeli wszystko naraz, nagle zaczyna się załamywać nasze życie, jest to spowodowane naszym lękiem, albo brakiem, może nie lękiem, ale brakiem odwagi do tego, żeby po prostu to zmienić. Stworzyć w sobie coś, potencjał, kapitał taki na przyszłość, można to uczynić. Ewa się pokazała, moi drodzy, także jeżeli macie Państwo pytania do Ewy, to zapraszam gorąco. Także miejcie to na względzie, żeby było Wam lepiej, żeby było Wam, Wasze to życie bardziej przejrzyste i żeby ten Wasz umysł był jaśniejszy. Kiedy wracamy do przeszłości, z tego, co już straciliśmy, tego, co jeszcze nie mogliśmy jakby osiągnąć, czy tego, co nie mogliśmy doświadczyć, też bywają takie sytuacje, że jasność umysłu jest nasza zaburzona. Już kiedyś Państwu o tym mówiłem, ale dzisiaj o tym przypomnę. Wzroku nie możemy wysłać w przyszłość. Słuchu też w przyszłość wysłać nie możemy, bo nie ma takiej możliwości. On jest tylko w miejscu tu i teraz. I od miejsca tu i teraz, od tej chwili, od tego Twojego zachęcenia, od tej Twojej przemiany, może naprawdę bardzo wiele w Twoim życiu zaistnieć. Słuchaj się swojego serca, słuchaj się swojej wewnętrznej intuicji, słuchaj się głosu, a okazje zaczną Ci się pojawiać. Okazją dla Ciebie może być chociażby drobny płatek kwiatka, na który się spojrzysz i pomyślisz sobie, o kurczę, a może bym pomyślał o kwiaciarni, albo pomyślał o kwiaciarni jako coś, co może mi przynieść fajny biznes. Ale jak ją zrobić? To już plan, który jest układany. Te plany, o których też mówię, nie odkładajmy tego na półkę. Nie zostawiajmy tego dla innych, bo ktoś inny może to wykorzystać. Chciejmy zbudować albo budować w sobie bardzo, bardzo, bardzo fajne odczucie. Od Ciebie jak najbardziej wiele zależy. Od nikogo innego. Recepty dają lekarze. Recepty dają optycy. Jest to pewnego rodzaju lekarz na przykład okulista, który daje Ci recepty na okulary, żebyś miała bardziej wyostrzony, czy miał bardziej wyostrzony wzrok. W momencie, kiedy się skupiasz na swoim życiu, ten wzrok wewnętrzny wyostrza Ci się dużo, dużo bardziej. Wtedy czujesz, że w Twoim wnętrzu powstaje taka energia płynąca od ziemi, czyli od dołu wspierająca Ciebie i przechodząca przez cały Twój organizm aż do samej góry. Wtedy harmonizujesz siebie. Wtedy czujesz, że jesteś spokojny. Jesteś zrelaksowany i możesz sobie podziałać po prostu tak, jak Ty tego będziesz oczekiwał. Pozwól sobie też na to, żeby w Twojej przestrzeni, takiej wewnętrznej, powstało miejsce na nowe rzeczy. Bo te stare, które były z przeszłości, one zaburzają strasznie obraz tego, co możesz osiągnąć. One tworzą pewnego rodzaju iluzję przeszłych wydarzeń. Tak samo jak nasza podświadomość, ona zapisuje nasze sny, tak samo zapisuje, może nasze sny nie do końca, zapisuje, ale w takiej gablotce, do której często nie mamy dostępu, ale zapisuje tak samo naszą całą przeszłość, nasza podświadomość. I w momencie, kiedy Ty startujesz do przodu, otwierasz się na nowe rzeczy, na nowe wibracje, te, które będą do Ciebie przychodziły, Twoja przestrzeń zaczyna się powiększać coraz bardziej. Pozwól sobie, daj sobie szansę, i daj sobie wiele dobrego nastawienia, dobrego nastroju do tego, żeby się realizować. Umiesz i potrafisz to zrobić. Ja wierzę w to, naprawdę wierzę w to, że każdy z nas ma dużo, dużo zdolności takich paranormalnych, parapsychicznych, przepraszam, i chęci do tego, żeby w swoim życiu działać po prostu pod wpływem impulsu chociażby w niektórych momentach, ale tego pozytywnego impulsu, bez szkodzenia drugiemu człowiekowi. Ty sam dla siebie samego jesteś żeglarzem sterem i okrętem. To, co już wspomniałem w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania przed drugim śniadaniem, kuj żelazo póki gorące, bo czasami ono, kiedy już ostygnie, będzie go bardzo ciężko wykuć. Ja wiem, że tutaj może to być tak, że mówimy przysłowiami, że pościelesz sobie tak, jak się wyśpisz się tak, jak sobie pościelesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o tym bardzo, bardzo wiele. Są to przysłowia, można byłoby powiedzieć, takie, które w naszym życiu powinny zaistnieć. Powinny zaistnieć, żeby pamiętać o nich, bo my je znamy. Ale one gdzieś tam są po prostu, gdzieś tam są w nas. Natomiast jeżeli przedkładamy je na rzeczywistość, zupełnie inaczej ten nasz świat wygląda. Zupełnie inną masz perspektywę swojego działania.
Kochani, 708 588 444, numer prowadzący Państwa do studia. 708 788 660 to numer poza wizję, także możecie Państwo do osoby na pewno odpowiedzialnej zadzwonić i dowiedzieć się o swoją rzeczywistość, która będzie nadchodziła w nadchodzącym czasie. Możesz określić to jako rok, możesz określić to jako miesiąc, możesz określić to przyszłe zdarzenie, które będzie i zapytać na przykład, jak będzie wyglądała sytuacja po rozmowie z szefem, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy pewne ustalenia zostaną podjęte. Możesz o to właśnie zapytać, możesz w tej kwestii zadawać również pytania. Czy to Merlina, czy to Julia, czy to Agnieszka, czy też Ewa, może Państwu na te pytania odpowiedzieć. Nie bój się pytać, bo kiedy ktoś pyta, wiadomo, że chce rozwiązać swoje sprawy. Kiedy ktoś pyta, wie, że może liczyć na pomoc drugiego człowieka, który może mu pomóc, który może mu dać przede wszystkim albo wskazówkę do tego, w którą stronę pójść, albo możliwość do tego, żeby ten człowiek sam po prostu zrobił ten pierwszy krok, o którym wspomniałem wcześniej. Łap nadarzającą się okazję. Ta okazja może się więcej nie powtórzyć. Może przyjść taki moment, że będziesz całkiem się odcinał od siebie i będziesz mówił o tym, nie, to nie jest mój czas, nie. Ja teraz nie zapytam. To jest dużo lęku po prostu w sobie. To jest duży ból w sobie i ból z przeszłości po prostu. Jeżeli zapytam, a jak mi powie coś złego, a jeżeli zapytam, a jeżeli powie coś, czego bym nie chciała usłyszeć, pamiętajcie o tym, że prawda jest tylko jedna. Prawda jest w samym tobie. Jak będziesz podchodził do tej prawdy, jak będziesz chciał realizować swoje życie, jest to zależne tylko i wyłącznie od ciebie. Nikt inny za ciebie życia nie przeżyje, bo nie ma takiej możliwości. Czasami zdarzają się osoby takie, które chcą żyć życiem innych ludzi, bo nie mają swoich własnych spraw, bo nie umieją się odnaleźć w tych swoich własnych sprawach. Pozwól sobie na to, żebyś ty był człowiekiem, który będzie kierował swoim własnym życiem, że będziesz tym przysłowiowym kierowcą ciężarówki, o którym też kiedyś wspominałem. Ale z tego, co słyszę, mamy telewizję. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Rolandzie. Staram się mówić bardzo spokojnie, bo wiesz, wiecznie chaotycznie to wszystko się odbywa. Chodzi o to moje imię Ewa. Rozmawialiśmy parę, boję się, że znowu nas rozłączy. Chodzi o to, że kiedy, Rolandzie, ja pojadę do tej pracy, wszystko pięknie tak mówisz, że tylko ciebie mieć w domu pod bokiem i recepta jest na wszystko. Przepraszam. Gdzie można znaleźć replikę Rolanda, jeżeli Chris się nie nadaje do tego? Pani Ewo, repliki Rolanda nie ma. No właśnie. Co jest we mnie takiego, Rolandzie, że nie mogę się dostać nigdzie do pracy? Już teraz stałam od tych telefonów, straciłam tyle tych doładowań. Właściwie kiedy ja pojadę, bo ja już po prostu boję się, żeby... Pamiętasz, że do ciebie dzwoniłam kiedyś, że miałam takie plamy aż na buzi. Nerwowe, tak. We mnie, że ja nie mogę się wyrwać z tego domu, chociaż wszystko by było pięknie, gdyby jak mówisz, gdybym po prostu miała w namiarze swoich lat się pękli pracy. Moja droga, pierwsza podstawowa sprawa jest nie załamywać rąk. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest to, co rozmawialiśmy ostatnio. Za 4 tygodnie mniej więcej widzę już Pani wyjazd. Po trzecie to jest to, że jeżeli kiedykolwiek Pani oczekuje na pracę, która się pojawi, ona się po prostu pojawi. Trzeba myśleć w sposób bardzo, bardzo dla siebie dobry. Sam sposób myślenia albo denerwowania się o to, że tej pracy nie mam cały czas, to afirmujemy i dajemy naszemu temu cudzysłowiowemu opiekunowi, temu aniołkowi, mówimy o tym, że nie mamy tej pracy. On zrobi wszystko, żebyśmy tej pracy nie mieli. W momencie, kiedy chcemy, żeby ta praca się ruszyła, to tak, mam pracę, jadę, wyjeżdżam, zarabiam dobre pieniądze, jadę 2 razy. Przyjeżdżam na 3 miesiące, wracam z powrotem w tamto samo miejsce. I wtedy zarabiam dość spore pieniądze i tracą moje i wychodzą albo... Kończą się moje problemy finansowe. O tym trzeba pomyśleć, moja droga. Halo? Czyżby połączenie nam uciekło? No właśnie. Moi drodzy, pamiętajcie właśnie o tym. Pamiętajcie właśnie o tym, żeby... Pozdrawiam Pani Ewuniu bardzo, bardzo serdecznie. Tu za chwilę dosłownie będzie Pani miała tą pracę, tak jak mówię, do 4 tygodni maksymalnie, bo widać ją koło Pani przez cały czas. Tylko niech Pani wewnętrznie poczuje to, że ta praca już jest i już Pani pracuje w tej pracy. A to na pewno się zadzieje. Tylko jedna ważna sprawa. Przede wszystkim zachować kompletny spokój.
to, co już mówiłem wcześniej, wyciągnąć z naczynia coś, po to, żeby coś można było włożyć. Jeżeli boimy się, że tak się dzieje, a propos Chrisa chociażby, to też może być tak, że pani się będzie denerwowała, że to jest człowiek, który gdzieś tam sobie fruwa, gdzieś tam sobie lata, zostawić go w zupełnym, kompletnym spokoju. To nie jest osoba, będziecie mieli kontakt, tak jak już wspomniałem, ale to nie jest osoba, która dla pani mogłaby zrobić naprawdę bardzo, bardzo wiele. On ma swoje życie, pani ma swoje życie i w momencie, kiedy będzie pani wyjeżdżała, będzie pani naprawdę bardzo, bardzo zadowoloną osobą. Pozdrawiam panią, pani Ewo, bardzo, bardzo gorąco. Więcej wewnętrznego spokoju, pani Ewo. Moi drodzy, 708 588 444. Ktoś szuka repliki Rolanda, no proszę. No może być tak. I gorąco serdecznie zapraszam, jeżeli poszukujecie swojego wewnętrznego głosu, swojego wewnętrznego przekonania do tego, żeby rzecz się działa dla was dobra, zadaj pytanie po prostu. Jest najprostszym rozwiązaniem. Co i kiedy, w jakim czasie można byłoby dokonać? Jaką rzecz można byłoby przemienić? W jaką stronę można byłoby pójść, żeby było to dla mnie najbardziej ważne, najbardziej wartościowe? Co będzie na przykład z moją firmą? Bo być może teraz pracuję w jakiejś firmie, a może się okazać tak, że będziesz szukała swoich własnych rozwiązań. Sporo osób na przykład robi biżuterię. Każda biżuteria jest oryginalna, chyba że jest składana z tych samych elementów. Możesz sam pomyśleć o tym, jaką byś chciał na przykład biżuterię robić, albo jakie chciałbyś robić bukiety, wiązanki, cokolwiek tego typu. Naprawdę nie wymaga to wiele nakładów finansowych, a może ci to otworzyć drogę do przyjemności w twoim życiu. To są okazje, które się pojawiają. Gdzieś coś wpadnie do głowy, należy ten pomysł zapisać. Zapisywać pomysły, które do nas przychodzą i mieć chęci do tego, żeby je później realizować. Gdy jesteś już na to gotowy, o tym też często mówię, gdy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz. Osoba taka, która może cię tego nauczyć. Albo możesz uczyć się swoimi własnymi doświadczeniami. Bo jeżeli uczysz się doświadczeniami mistrza w sposób teoretyczny, to pozostanie to tylko teorią. Należy poznać wiele rzeczy w sposób praktyczny. Chociażby z ćwiczeniami oddechowymi. Mogę państwu mówić o oddechach w jakikolwiek sposób. Jeżeli bym sam tego nie wiedział i sam jakby nie doświadczył tego, trudno by mi było właśnie o tym mówić. Mogą to być czyste teorie, czyste spekulacje na ten temat, że tak, 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 to działa. Ja wiem o tym, że to działa dlatego, że znam to z autopsji. Wiem o tym, że to działa dlatego, że sam to stosuję. Wiem o tym, że to działa, bo wy państwo tak samo to stosujecie i wiecie o tym, że taka sytuacja ma miejsce. Dlatego pozwól sobie, żeby chcieć móc, żeby się odnaleźć, żeby zrozumieć, żeby dać sobie szansę na funkcjonowanie fajne i na działanie. 708, tak? 588 444 708 788 660 numer, który prowadzi Ciebie poza wizję, numer SMS-a 7347, w treści wpisujesz WOW i możesz wpisać treść SMS-a. Pamiętaj jednakowoż, zadaj pytanie, ale umieszczając imię i datę urodzenia, bo to jest rzecz ważna. Możesz tutaj też zadać pytanie, które może być o osobę Tobie bliską. Jeżeli potrzebujesz energii nie tylko dla siebie, ale masz kogoś w rodzinie, w Twoim domu na przykład, albo w Twojej przestrzeni jest osoba, która potrzebuje wsparcia energetycznego, o taką sprawę też możesz zadzwonić i też mogę tą energię wysłać do tej osoby. Ty jako lustro będziesz funkcjonować w taki sposób, że będziesz odbijała tą energię, czy odbijał tą energię do swojego bliskiego, do bliskiej Tobie osoby. Zauważysz wtedy sama, jakie będą zmiany. Co się będzie zmieniało, jakie będą się wydarzały sytuacje. Spróbuj pierwszy raz. Zobacz, jak to jest. Zawsze jest ten pierwszy raz. Pierwszy raz zaczynamy chodzić, pierwszy raz otwieramy oczy, pierwszy raz robimy wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Także musi być ten pierwszy raz. Nie mówię, że musisz to zrobić teraz, natychmiast, w tej chwili, ale łap nadarzającą się okazję. Tak jak mówię, bo to jest czas, który jest przeznaczony właśnie dla Ciebie. Mamy 29 minut jeszcze spotkania, także wykorzystaj to. Często pod koniec spotkania właśnie naszego programu bywa tak, że telefony są co chwilę i ciężko jest po prostu dodzwonić się. Jeżeli Ty masz pytanie teraz w obecnym czasie, warto jest to po prostu wybrać. Wybrać ten numer 708 588 444 bądź numer z zagranicy, gdzie wpisujesz plus 48
22, 463, 42 i 78. Oczywiście jest też forma SMS-owa 73 47 WOW. Co oznacza WOW? Jak sama nazwa wskazuje, w objęciach wróżki. Także możesz spokojnie wysłać kropka, zadaj pytanie takie, które Ciebie nurtuje. I wtedy będę mógł na to pytanie odpowiedzieć. Kochani, gdzie czasami się zatracamy, gdzie czasami gubimy siebie w naszym wewnętrznym odczuciu albo w naszym wewnętrznym dążeniu do celu? Zatracamy się wtedy, kiedy nasze ego zaczyna głośno krzyczeć. Głośno krzyczeć, tak, ty jesteś wspaniały, ty jesteś fantastyczny, ty jesteś najlepszy. W ogóle nikt inny nie może tobie dorównać. To nie jest tak. Ego krzyczy tylko wtedy, kiedy pozwolimy mu na ten głos. Jeżeli rozróżnimy głos ego od naszego głosu wewnętrznego, możemy spokojniej, inaczej patrzeć na to. Możemy być wtedy osobami bardzo skromnymi, takimi, które no, nie wadzą nikomu albo też nie chcą zrobić krzywdy, ale chcą bardzo, bardzo mocno pomóc. W Twoim przypadku, w Twoim działaniu, w Twoich emocjach to wszystko jest zawarte. To jest ten zapis podświadomy rzeczy, które po prostu się dzieją w Twojej przestrzeni. Otwierając pewnego rodzaju klapki, tak jak już wspomniałem wcześniej, jesteś w stanie zharmonizować się sam. Sama popracować właśnie nad ośrodkami energetycznymi. A i język mi się zaplątał, to może się napije, będzie prościej. Wtedy otwierasz po prostu swoje wnętrze, swoje ciało, przez które przepływa ta energia. Mogą być blokady na meridianach, to są te łączniki, tak samo jak w neurologii są to wskaźniki po prostu, które łączą punkty energetyczne. W neurologii nazywamy to nerwami, dlatego to może być też poniekąd przyblokowane. Impulsy elektryczne, które są właśnie w neurologii pokazywane, tak, czyli jakby pokazane, który przepływa właśnie przez nasze nerwy, jest to właśnie tak samo jak z meridianami. Na naszym ciele jest bardzo dużo ośrodków energetycznych, ale jest 7 takich podstawowych. Dużo jest też w dłoniach, tak samo mamy dużo w stopach, tak samo mamy w całym naszym ciele, żeby to nasze ciało odbierało to w sposób taki, który jest dla nas najbardziej właściwy. I kiedy potrzebujemy, dobrze jest na przykład przy skupieniu się na przekazie energetycznym pomyśleć, w jakie miejsce chcielibyśmy, żeby ta energia popłynęła. Co chcielibyśmy odbudować? Poprzez długotrwały stres, poprzez nerwy, poprzez emocje nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy po prostu tutaj zmienić. Natomiast przy wsparciu lekkim możemy to zrobić. Okazją jest dla nas to, że dzieją się wokół nas rzeczy, które przychodzą nam z łatwością. Okazją może być rzecz, która też będzie przychodziła nam z trudnością, o którą będzie trzeba zawalczyć, ale będziemy mogli to osiągnąć. Może warte jest to walki po prostu. Takiej walki, może nie walki takiej wręcz, czyli fizycznej walki, ale takiego zabiegania. Może w ten sposób. Zabieganie o coś. Tak samo jak spotyka się mężczyzna i kobieta. To jest dokładnie też zabieganie o względy partnera bądź partnerki. Tak samo możemy zabiegać o jakąś sytuację, o jakąś sprawę z naszej przestrzeni. A wtedy zauważysz, że gra była warta świeczki. Dokładnie tak. Nie takie jak stoi na stole taka świeczka, ale gra była warta świeczki, żebyście mogli sami życia doświadczać po prostu. 708 588 444 to numer prowadzący Ciebie do studia. Magiczna Merlina ze swoim magicznym wahadłem jest do Państwa dyspozycji. 708 788 454 to numer telefonu, który prowadzi Ciebie właśnie do niej. Ona i również Merlina nasza kartami Tarota również się posługuje. Także jeżeli macie pytanie, na pewno na nie znajdzie odpowiedź, znajdzie rozwiązanie do tego, żebyście mogli sami w jakim stopniu, w którą stronę pójść. Wasza ścieżka, wasza droga, wasze życie. Tak jest, dokładnie tak. I w każdą stronę, gdzie byście nie poszli, to będzie zawsze wasze. To, czy pójdziesz na wschód, na zachód, na północ, czy na południe, nie robi to większej różnicy. To chodzi tylko i wyłącznie o ciebie. Robi to różnicę, ale o tym za chwileczkę. Halo, dzień dobry, witam gorąco. Dzień dobry, Krystyna z tej strony. Dzień dobry, pani Krysiu. Mam pytanko, czy obecnie te projekty, które mam tak jak gdyby no w myśli, jeden, drugi,
bo są dwa. Czy jest możliwość ich realizacji? Pani Krysiu, jest możliwość realizacji tych projektów, w tym drugim będzie trochę opóźnienia w czasie. Tak jak pani powiedziała o jednym i o drugim. W jednym, tak. Jeden już jest bardziej zaawansowany, ten drugi to jest, powiedziałbym, taki, który no, gdzieś jest, ale jeszcze nie do końca sprecyzowany. Natomiast ten pierwszy w bardzo szybkim tempie się pani zrealizuje, jeżeli będą przy tym większe, wzmożone działania. To znaczy chodzi o budowlę, nie? Tak. O budowę, myślę. Budowę, tak. Tak, czyli jest to możliwe i rozwijanie tej firmy w tym kierunku, który jest obecnie, jest to możliwe, tak? Jak najbardziej tak, tylko troszkę ja widzę u pani takich lęków, pani Krysiu. Tak no jak... bo problemy finansowe na ten moment. No właśnie, czy pani da radę? Powiem pani jedną rzecz, da pani radę, bo tutaj też będzie jakiś mężczyzna do pani z pomocą przychodził. Osoba zewnętrzna, nie mówię o kredytach, żeby tutaj było jasność sytuacji, ale osoba zewnętrzna, która z zaufaniem będzie też tutaj wchodziła razem z panią w ten biznes, ale nie będzie nic chciał w zamian. A to jest znana mi osoba, czy nie? Tak, znana osoba. Dysponująca dość sporą gotówką, pani Krysiu. No jakoś tak nie mogę sobie... Niech pani sobie przypomni człowieka, którego ma pani gdzieś mniej więcej około 5-6 kilometrów od miejsca pani zamieszkania. A zięć to chyba nie jest, nie? Nie, jest to osoba, która jest równolatkiem u pani, tak? Mniej więcej równolatkiem. No może być 2-3 lata młodszy, ale to już nie będzie zięć. Natomiast taka osoba się pokazuje, która będzie mogła panią wesprzeć finansowo. To jest szybki czas realizacji, bo to jest co najmniej 2 miesiące i już pani to ma. W porównaniu do życia 2 miesiące to niewiele. A jeszcze, czy w firmie mam coś w tym momencie ograniczać, jak gdyby pracowników, czy nie? Powiem pani jedną rzecz. W momencie, kiedy będzie pani ograniczała pracowników, a ma pani dobrych pracowników, to później pani drugich takich nie znajdzie. Dlatego tutaj należałoby z nimi po prostu jasno i czytelnie porozmawiać, tak, żeby wyraźnie powiedzieć o całej sytuacji, a wtedy oni też to będą mogli zrozumieć. No właśnie, bo o to się martwię. Są to pracownicy naprawdę super. Dokładnie, dlatego nie ma pani tutaj co. Przetrzymuję i się martwię, czy te kontrakty będą, czy nie będą. Będą, pani Krysiu. Pojawia się jeszcze jeden kontrakt, mniej więcej za jakieś 3 tygodnie, gdzie będzie pani rozmawiała z kimś, nie mówię o tym mężczyźnie, z którym rozmawialiśmy na temat pieniędzy, tylko będzie to jakaś kobieta z panią rozmawiała. Jakaś kobieta, która będzie miała jakiś plan do zrealizowania. Około 3 tygodni, tak? Około 3 tygodni. Tak, to nie jest w sumie dużo czasu. Mhm. No to super. To super, jeżeli coś tam jest. A na co mam zwrócić szczególną uwagę? Na kolana, pani Krysiu. Kolana, a nie nogi, podłudzia? Znaczy, bardziej mi się pokazują kolana, bo w momencie, kiedy te podłudzia panią bolą, to jest to bardzo duży opór dla kolan. Taki nacisk na kolana. Dlatego na to bym zwrócił uwagę. Nie chodzę do lekarza i... Nie wiem, czy te maści do końca są prawidłowe, no tak troszeczkę. Znaczy, chodzi pani do ortopedy, pani Krysiu, tak? Nie. A dobrze byłoby pójść, bo udać... nie czuję takiego po prostu dyskomfortu, czy w chodzeniu, czy tam w poruszaniu się. Na ten moment nie, chyba żebym dłużej postała w jednym miejscu. Pani Krysiu, dlatego zwróciłem na to uwagę, bo kolana mi się pokazały jako pierwsze. Podudzia są przemęczeniem po prostu tylko i wyłącznie. Aha. To jest tylko to. Czyli to jest jedynie... Jedyne przemęczenie, jakieś zabieganie, być może to są też zmiana obuwia, które pani zmieniała w ostatnim czasie, bo jakieś nowe buty pokazują się tutaj koło pani i też jakby nie dają pani zbyt dużego komfortu. No to dobrze. A na coś szczególnie jeszcze oprócz tego? Na coś szczególnie? Nie, ja tutaj nie widzę. Do końca roku ma pani bardzo stabilną sytuację. A wyjazd mi się uda? Na wakacje? No. Pani Krysiu, opóźnienie w czasie będzie. Opóźnienie w czasie będzie. Ojej, to już jest, to jest tak, że to musi być w tym terminie, a jak nie, będzie, to nie. Będzie drobne opóźnienie w czasie. Ja nie mówię o tym, że to będzie tygodnie, tak? Ale to będzie czas, powiedziałbym, 1-2 dni maksymalnie. Aha, w ten sposób. Tak. Będzie to spowodowane czynnikami pani pracy, tak? Czyli tego, czym się pani zajmuje. Będzie to spowodowane, dlatego tutaj będzie opóźnienie, bo coś będzie trzeba jeszcze podpisać, coś dopisywać, po prostu jakieś papiery. A córka sobie da radę, jeżeli tutaj zostanie. A jak ma na imię? W stanie już. A jak ma na imię, pani Krysiu? Kasia. Kasia. A pani Kasia sobie spokojnie poradzi. Pewnie, że tak. Bardzo silna osoba. Czasami jest bardziej silniejsza od pani, pani Krysiu. No i czuję to i bardzo fajnie, cieszę się. No pewnie, ja też się cieszę z tego powodu.
Poradzi sobie spokojnie. To co ja jeszcze mogę pana zapytać? Jeszcze mam do sfinalizowania pewne zobowiązania, które się podjęłam tak jak gdyby pomóc córce i nie wiem, czy pomaga się kredytem, czy też to dam radę zrobić? Kredytu zupełnie, pani Krysiu, ja odradzam. Tak jak wcześniej mówiłem, żeby nie posiłkować się kredytami w żaden możliwy sposób. Nie. Nie, zupełnie nie. Może pani Tak, zostawić to tak jak jest, bo w momencie, kiedy by chciała pani wziąć kredyt, może pani czegoś nie dopatrzyć i będzie dużo więcej niż się pani wydawało. Aha, no bo to tam by nie było dużo, ale jednak myślałam. No jednak to dobra, obciążenie. To będziemy czekać. Dobra, dobra. No to chyba tyle, chyba że coś tam. A energetycznie jak u mnie? Pani Krysiu, nie ma żadnych problemów u pani energetycznie. Super. Dokładnie. Zresztą pani jest taką osobą trochę nakręconą, takie cudzysłowiowe ADHD. No bo tak jest. No wiem, dlatego tutaj z energią pani nie brakuje pani energii. A, jak pana oglądam, no to już zupełnie. No, bardzo dobrze się po prostu słucha i tę wiedzę fajną się łapie, no. Bardzo dziękuję, no, bardzo dziękuję miło. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, pani Krysiu. Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Do usłyszenia. Super, moi drodzy, bardzo miłe słówka. Pozdrawiam pani Krysiu bardzo, bardzo serdecznie. Warto jest naprawdę przeczekać. Moi drodzy, czas się kurczy. Dokładnie tak. Programu nam zostało jeszcze jakieś 17 minut. Kiedy masz potrzebę, właśnie możesz spokojnie wybrać jeszcze numer tutaj do mnie do studia 708 588 444 i się spokojnie tutaj do mnie dodzwonić. Przekaz energetyczny, wyregulowanie energii, możemy tutaj to zrobić. Możemy zrobić również naprawienie Twojej aury eterycznej, bo może gdzieś tam jakaś mała dziurka jest, jakiś gdzieś balonik, który spuszcza powietrze. Możemy też to naprawić, załatać, powiedziałbym, taką fajną energią. Zobaczycie zresztą sami, jak poczujecie się przy takim przekazie. Zresztą sami Państwo zauważyliście, że sporo osób korzysta z tego. Jeżeli Ty masz teraz taką potrzebę, bo może boisz się zadzwonić, albo a może nie teraz. No właśnie, nie teraz to kiedy? Nie z tym, to z kim? Nie tak, to jak? Często można zadawać tyle pytań różnych takich dziwnej treści, natomiast warto jest pewne rzeczy przeskoczyć, po prostu pewne rzeczy zrobić dla samego siebie. Dla samego siebie po to, żeby otworzyć oczy i powiedzieć sobie, o kurczę, ale fajnie. Zrobiłem, dokonałem tego sam. Czasami mamy takie właśnie podejście, a może poprosimy kogoś, niech ktoś coś zrobi. W niektórych momentach, kiedy już naprawdę mamy taki cudzysłowiowy nóż na gardle, warto jest poprosić o pomoc, bo inaczej będzie nam po prostu łatwiej. Ale mamy telewizję. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Moje imię Krystyna. Halo? Jestem. Moje imię Krystyna. Witam pani Krystyna. Chciałam się dowiedzieć, jutro wyjeżdżam na wymarzone moje wakacje, czy mi się udadzą? Pani Krysiu, wróci pani przeszczęśliwa. Tak? Pewnie. Niech pani nam kartkę z wakacji wyśle. Nie będę miała żadnych problemów takich czy innych tam, czy wszystko będzie dobrze. Mogą być lekkie problemy z żołądkiem, pani Krysiu, ale to naprawdę będą bardzo, bardzo znikome. Tak jakby pani w cudzysłowie zgagę miała, tak? Tego typu. No tak, to ja miewam. No właśnie, taka lekka niestrawność. Niech pani zwraca uwagę na owoce morza przede wszystkim, pani Krysiu. Tak, ja się już zabezpieczyłam w różne dobrze. Tutaj. Tak. Dobrze. Środki z apteki, żeby w razie czego. Dobrze, to ja fajnie. Super. A ponadto jak zdrówko moje, może? Zdrówko przede wszystkim pokazuje mi się troszeczkę problemów z kręgosłupem, pani Krysiu. Ale tak, to nie. I co mam zrobić? Przede wszystkim więcej się ruszać, ćwiczyć po prostu. Pani ale i tak ja dużo się rusza. Ale ja przy ćwiczeniu sobie zrobiłam tam trochę źle. Bo chciała pani zrobić coś szybciej. Tak. A właśnie, trzeba robić wszystko miarowo. Musi być równowaga w przyrodzie. Nie. Ale to nie będzie jakąś moją przeszkodą. Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. Niech pani zwraca też uwagę na lewy łokieć, bo też mi się pokazał lewy łokieć. Tak. No tak, ja to mam z tymi historiami. No fajnie, to się kłaniam, dziękuję. To mnie właściwie najbardziej interesowało. Super podróż. Pięknie. Super podróż, pani Krysiu, naprawdę fajna. Ja tak, cieszę się. Dziękuję, kłaniam się. Pozdrawiam bardzo gorąco, pani Krysiu. Proszę nam wysłać karteczkę tutaj właśnie do naszej telewizji. Mangalia 4. Nie pamiętam dokładnie adresu, ale na pewno jeżeli siedzicie państwo przy komputerze, to możecie odnaleźć nasz adres w internecie i spokojnie możecie państwo taką kartkę z wakacji fantastycznych wysłać. Także gorąco zapraszamy.
708-588-444. Czas się zwęża, a my możemy zrobić dla siebie bardzo, bardzo wiele w każdej sekundzie, moi drodzy. Nawet teraz wsiąść telefon do ręki, zapytać po prostu. Jedna pani Krysia zadzwoniła, druga pani Krysia zadzwoniła, zadzwoniła pani Ewa. Sporo osób dzisiaj dzwoniło, także jeżeli ty też masz pytania, no to nic nie stoi na przeszkodzie, bo może warto byłoby wesprzeć tą energetykę twoją. Coś zaczęło szaleć. Widzieliście państwo na świece, jak ona zaczęła podskakiwać? Coś zaczęło się dziać. Dzieje się dlatego, że kończymy program powolutku. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca. Dzisiaj te 4 godziny z państwem były bardzo, bardzo miłymi godzinami. Mam nadzieję, że część tego, co mówiłem, spreparujecie, albo może nie spreparujecie, ale postaracie się wdrożyć w swoje własne życie. To jest też dla nas przede wszystkim ważną rzeczą, dla każdego z ludzi, żeby po prostu umieć sobie w życiu w trudnych nawet sytuacjach radzić, żeby pomóc sobie nawet w najcięższych sytuacjach, że to, co już wspomniałem wcześniej, że żeby wyciągnąć, jeżeli już czujemy taki nóż na gardle, że coś się dzieje nie tak, wyciągnąć pomocną dłoń. Zawsze przyjdzie osoba z pomocą, która stanie na naszej drodze i pomoże nam to ogarnąć? Można byłoby tak powiedzieć? Można byłoby. Nie pomoże nam to ogarnąć. Także pamiętajcie o tym. Warto jest prosić o pomoc, bo kiedy jest proszenie, jest też dawanie. To jest zawsze to. I pamiętajcie też o uprzejmościach. Dokładnie to, co chcę powiedzieć. To o takich uprzejmościach, żeby podziękować, żeby powiedzieć, że jest wszystko w porządku, że jest ok. Też mogą się wydarzać takie rzeczy, bo już też o tym kiedyś mówiłem w programie, mogą się wydarzać takie rzeczy, że działa to w sposób taki interesowny. Ja tobie pomogę i ty mi pomóż. To nie tak jest. Możesz ty pomóc, jeżeli chcesz uzyskać pomocy, dostaniesz pomoc od kogoś innego. Zawsze jest to wymienne. Cały świat jest tak złożony. Nie mówię o tym, że będziesz jechał do Afryki, bo może tak się zdarzyć, dlaczego nie? I będziesz tam uzyskiwał pomoc, ale może się okazać tak, że ktoś na wyciągnięcie ręki jest koło ciebie, tylko nie umiesz tego wyartykułować, nie umiesz tego powiedzieć, nie umiesz powiedzieć tego, czego tak naprawdę byś potrzebował. Nie jesteś w stanie w niektórych momentach, nie mówię, że tak jest, bo też nie tego nie mówię, że czasami jak już mamy taką naprawdę pilną potrzebę i taką trudność, jakby wszystko zwaliło nam się na ramiona, na barki nasze, mamy trudną chęć do tego, żeby po prostu te kamienie odwalać. Już zostajemy w takiej pozycji, już nie chcemy, nie funkcjonujemy. Czasami to się wydarza tak, jakbyśmy szli wielkim kanionem. Jest wielki kanion, na początku mamy przestrzeni mnóstwo. Pędzimy po prostu w tą przestrzeń, jest fajnie, super, super, super. Okazuje się, że za chwilę się ten kanion zawęża, że jest nam coraz ciaśniej przejść. Później stoimy bokiem, żeby przechodzić. Nie pomyślimy o tym, że ktoś może być razem z nami i wspólnymi siłami dokonamy naprawdę wielkiego przełomu. Łapcie właśnie tego typu okazje również. Z okazji wynikają często bardzo fajne pomysły, albo z okazji wynikają często bardzo fajne firmy, które mogą w twojej przestrzeni zaistnieć, jeżeli tylko i wyłącznie masz na to potrzebę. Jeżeli chcesz, wiadomo, że sprawy urzędowe do pozałatwiania, pomysł dobry, miejsce, w którym chciałbyś to zorganizować. Na początku może być to twój dom, garaż, w którym będziesz robił, łazienka, w którym będziesz coś tworzył albo coś innego robił, czy pokój, w którym będziesz mógł sobie pewne rzeczy produkować, tak, chociażby w cudzysłowie produkować. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że potrzeba jest matką wynalazku. W momencie, kiedy mamy potrzebę, zdarzają się okazje, żebyśmy mogli coś wynaleźć, coś znaleźć, coś odkryć, coś w sobie odkryć, albo odkryć w tym życiu rzeczywistym, kiedy tak naprawdę jesteśmy tego bardzo, bardzo świadomi. O świadomości dość często mówię. Pamiętajcie o tym, że świadomość jest podstawą naszego życia. To jest to, co mamy w chwili obecnej. To jest sytuacja, w której jesteśmy obecnie. To jest chwila, ta, która właśnie nadchodzi. Ta chwila, która minęła, już jest niczym ważnym. Ta, która dopiero przyjdzie, jest czymś, co możemy ją zdobyć już w tym momencie. W tym właśnie naszym nastrojeniu, nastawieniu się. Okej, czasami zdarza się tak, że podnosimy się z kolan, mówimy, idziemy dalej. Nagle jakiś kolejny kamień spada nam pod nogi. Nagle jakaś kolejna belka, która gdzieś tam spada, jest kolejną przeszkodą. W momencie, kiedy jesteśmy lokomotywą, która wie, czego chce i umie osiągać cel, wtedy jedziemy, niezależnie od tego, czy to jest kamień, czy to jest belka, czy to jest cokolwiek innego, jesteśmy w stanie pewne rzeczy przebić się. W pewne rzeczy się przebić, w pewne rzeczy pójść dalej, w pewne rzeczy zorganizować w swojej przestrzeni. Od ciebie, w twoim przypadku, w twojej przestrzeni jest to bardzo dużo zależne. Chcesz,
to działaj. Chcesz, to organizuj swoje życie. Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. Niezależnie od tego, ile masz lat, niezależnie od tego, jakiej jesteś płci, niezależnie od tego, jakiego jesteś wyznania, niezależnie od wszystkiego, wszyscy jesteśmy osobami, przynajmniej powinniśmy być, osobami świadomymi. Świadomymi siebie samego, świadomymi swoich potrzeb i dokonań w swoim życiu. To jest okazja, która zdarza się od momentu naszego urodzenia. Rodzimy się i to już jest naszą okazją do tego, żeby przebudować świat, żeby zobaczyć, co w życiu jest ważne, żeby dać dobre nastawienie drugiemu człowiekowi, żeby ten drugi człowiek poczuł się naprawdę fajnie, jeżeli sam sobie ze sobą nie radzi. Od momentu urodzenia, kiedy przychodzimy na świat, możemy być biznesmenami, możemy się odnaleźć w różnych rzeczach, ale to jest też od Ciebie, z Twojego serca. Stąd właśnie wypływa ta energia, która spowoduje to, że poczujesz, że Twoje życie zacznie nabierać kształtów. Kształtów, które Ty chcesz, żeby były. Na obrazie możesz namalować wszystko dokładnie tak, jakbyś tego chciał, ale to jest tylko obraz. To jest rzecz martwa. Są obrazy trójwymiarowe, gdzie możemy to oglądać w każdej przestrzeni, natomiast nasze życie jest bardzo trójwymiarowe i możemy te obrazy po prostu sobie w jakikolwiek sposób przedkładać na nasze życie. Jeżeli sobie namalujesz samochód, który chciałbyś mieć, nie ma przeszkody do tego, żebyś go nie mógł osiągnąć. Przeszkodą jest tylko Twój brak zaangażowania, Twój brak chęci albo brak łapania okazji, która się może pojawić. Ale mamy telewizję, z tego co słyszę. Dzień dobry, witam gorąco. Dzień dobry, również witam Pana, Panie Rolandzie. Ja mam pytanie odnośnie, już z Panem rozmawiałem jakiś czas temu, nie tak dawno, o to, jak potoczy się relacja między mną, Elżbietą mam na imię, a Romanem. Ela i Roman. Bo coś takie mam dziwne wrażenie, ale nie wiem, może to tylko moje odczucia są takie. Panie Elu, powiem Pani jedną rzecz. Fajna relacja, tylko tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest bardzo dużo pozamykanie Pana Romana. Takie wycofanie. Teraz on jest bardziej nastawiony na sprawy biznesowe, czyli pieniądze, żeby tutaj było, żeby Pani zaimponować. Pani nie potrzebuje imponowania, natomiast Pan Roman potrzebuje tego, żeby Pani zaimponować. Nie widzę, żeby relacja Wasza się rozsypała. Raczej widzę sytuację taką, że będziecie się jednoczyć i dość sporo będziecie na ten temat rozmawiali. Do tej pory było to wypowiadane bardzo, bardzo mocno o wszystkich swoich odczuciach i będzie to nadal tak robione. Teraz może być tylko kwestia zatrzymania przez chwilę. A jak po chwilę, bo znaczy ja mam w ogóle tak ucichło wszystko i tak bez odzewu, także to już prawie no przeszło tydzień czasu, bez żadnego reakcji na moje zaczepki, że tak powiem. I to tak dziwnie wygląda. Panie Elu, jakieś sprawy biznesowe tutaj Pana Romana ścigają, jakieś ciągną go. To nie jest tak, że on nie chce. To jest to, że on po prostu cały czas, jeżeli nawet Pani gdzieś tam go zaczepi w jakikolwiek sposób, on gdzieś stara się to odłożyć na półkę. Przyjdzie czas, przyjdzie moment, on tak myśli, tak Pan Roman mówi w tym sensie, tak myśli, że przyjdzie czas, przyjdzie moment, to on się odezwie. Panie Elu, 2 dni i zaczynacie normalnie rozmawiać. No dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Dzisiaj mamy wtorek, tak? Czyli w czwartek. No dobra. No dobra, zatem dobra. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Panią serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dużo uśmiechu Pani Elu, bo wiem, że Pani jest bardzo pogodną osobą. Nie ma co tutaj się zastanawiać nad tym. Dokładnie tak. Czerpać z tego, co się dzieje. Korzystać z chwil, które do nas przychodzą, żebyśmy po prostu ich się nie bali. Żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, że nasze życie jest tylko i wyłącznie wypadkową naszych myśli, wypadkową naszych czynów i wypadkową naszych doznań i doświadczeń, dokładnie tak, bo kiedy pamiętamy o czymś bardzo, bardzo długo, kiedy nosimy jakiś żal bardzo, bardzo długo do siebie bądź też do innych osób, ten żal po prostu nas niszczy, wyniszcza nas od środka. On wyniszcza nasze jestestwo i nie pozwala nam ruszyć do przodu. Gdy ten żal, gdy tego żalu się pozbywamy, czujemy, że możemy złapać głębszy oddech, że te płuca się napełniają w pełni, że w końcu zaczynamy oddychać, że przestrzeń naszego życia nie jest tylko zamknięta w naszych czterech ścianach, ale ona się zupełnie inaczej albo w zupełnie inną stronę przenosi. To jest dokładnie to, co Ty chcesz osiągnąć w swoim życiu, pod warunkiem tego, że masz już na to ochotę. Umiesz to zrobić? Wiem o tym, że umiesz. Wiem, potrafisz, naprawdę wiem, że potrafisz to zrobić.
Tak jak już kiedyś Państwu opowiadałem też o reklamie, która była, podobała mi się bardzo mocno z Wojciechem Mannem. Ja wiem, że się mogę powtórzyć przy tym, ale była to reklama, kiedy niósł herbatę w kubku, gdzie była ona, kubek był pełny, po same brzegi, ale wiedział, że natrafiając na pewnego rodzaju przeszkody, będzie mógł tą herbatę donieść. Nie zrobił tak, żeby ją upić, bo była bardzo gorąca, dlatego że czasami może się tak zdarzyć, żebyśmy się nie oparzyli, ale jednakowoż trzeba spróbować. Natomiast doniósł tą herbatę do końca i było mu naprawdę z tym przemiło. Tak samo jak w naszym życiu jest dokładnie tak. Jeżeli chcemy coś pielęgnować, to nawet nasze przeszkody, czy ta nasza trąba powietrzna, która czasami w życie w nasze wchodzi, powoduje naszą naukę, nasze doświadczenie. Nie jest to tylko czymś takim, że o rany, koniec i od razu się załamuje i nie mam w ogóle dyskusji na ten temat, tylko po prostu po takiej trąbie powietrznej ludzie często odbudowują swoje budynki, odbudowują siebie samego. Tak samo jak trąba powietrzna w Twoim życiu może odbudować Ciebie, bo może warto byłoby, żeby powstał chaos, żeby można było coś poukładać, żeby bałagan powstał, może tak to określę, żeby można było coś poukładać. Ty jesteś osobą tylko i wyłącznie za to odpowiedzialną. Nie zrzucaj winy na drugiego człowieka, bo to nie jest w jego gestii, to jest w gestii tylko i wyłącznie Ciebie. Nikt za Ciebie się nie potknie, nie położy się. Gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył zapewne, prawda? Natomiast nikt za Ciebie czegoś takiego nie uczyni. Mogą być spory fizyczne, oczywiście tak, jakieś bijatyki, bójki, nie wiadomo cokolwiek takiego, ale to Ty decydujesz o tym, czy chcesz uczestniczyć w tym. Bo możesz się odwrócić i powiedzieć, nie, to nie jest akurat moja droga, nie, nie. Ja odwracam swoją drogę i idę w inną stronę. Ja odwracam się, zawsze dochodzimy do jakichś ścian. Nie ma tak, że nie ma ścian, że jest tylko czysta, piękna droga. Zawsze dochodzimy do jakiejś ściany, gdzie ta ściana oporuje nas. I wtedy dochodząc do niej, o tak to pokażę, dochodząc do niej zmieniamy płaszczyznę naszego pójścia. Także pomyśl nad tym, jak ta Twoja sytuacja, jak Twoje życie może się zmienić. Kochani, ja w dniu dzisiejszym chciałbym bardzo, bardzo gorąco Państwu podziękować. Podziękować za to, że byliście ze mną w programie. Podziękować za telefony, które tutaj były od Państwa. Bardzo miłe, sympatyczne te telefony. Także bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Chcę Państwu życzyć naprawdę bardzo cudownego dnia, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Budzik nastawcie jutro za 15:08, bo znowu o tej samej porze, dnia jutrzejszego, będziemy się widzieli. Także jutro od 8 do godziny 14 będę z Wami, z krótką przerwą oczywiście w międzyczasie. No i co mogę powiedzieć? Gorąco i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiejszy temat był bardzo prosty. Myślę, że jutro też postaram się jakiś temat wybrać taki, żebyśmy mogli dobudowywać, odbudowywać siebie, żeby to nasze życie po prostu wyglądało cudownie. Ja na dzień dzisiejszy Państwu bardzo gorąco dziękuję. Chcę powiedzieć, że miło mi było gościć w Waszych domach. Się znowu zaplątałem na sam koniec i życzę Wam naprawdę cudownych chwil. Do zobaczenia.